Ej, ja wesołych świąt. Czapkę mam Coca-Coli. Nie, to nie jest product placement, taką mam. Jakby mi Pepsi przysłało, to bym obrał. Też nie miałoby to dla mnie znaczenia. Tyle, że Pepsi chyba ma niebieską, bo zdaje się, że prawa są zastrzeżone do Mikołaja przez Coca-Colę najwyraźniej. Przygotowałem sobie wodę na moje suche żarty, może suche żarty kolegi prowadzącego. Dzisiaj kolegą prowadzącym. Kolegą jest Konopski dzisiaj i to jest materiał sprzed 2 dni chyba i będzie dotyczył różnych kontrowersji, ale też przy różnych newsików. Czemu mielibyśmy dyskryminować Konopskiego i go nie oglądać? Tylko dlatego, że seksualizował Leksia i jego nastoletnie koleżanki? Nie będziemy dyskryminowali. Więc zobaczmy, co też ciekawego Konopski ma do powiedzenia w sprawach przeróżnych. Znaczne minecraftowe miniaturki od Vita to był jedynie wierzchołek góry lodowej, bo znacznie więcej twórców dla dzieci w Polsce stosuje takie same zagrywki do zdobycia wyświetleń. To, że oni stosują miniaturki, ja to coś o tym wiem, bo mam 5-letnią córkę i wiem, że ona lubi oglądać Minecrafta i też inne rzeczy. Niestety moją córkę złapałem ostatnio na oglądaniu Happy Tree Friends. To jest dużo większe zagrożenie, więc pal licho tych gości od Minecrafta, ale oni nie tylko miniaturki, jak to mówi się, seksualizują Minecrafta, ale jeszcze zawartość też jest taka bardzo dwuznaczna. Więc co się dzieje, o co chodzi? To jest jakiś nowy trend? To znaczy, to jest taki sposób na to, żeby filmy z Minecrafta skierować także do starszej grupy odbiorczej, że tak jak Cartoon Network kiedyś robił, jak jeszcze istniał, że bajka miała żarty dwuznaczne, na przykład Johnny Bravo, albo Cow and Chicken, albo jestem łasicą, ja bym łasica. Tam były takie żarty, które starsza osoba mogła zrozumieć. Natomiast tu jest seksualizacja, którą być może starsza osoba potrafi zrozumieć. No kto wie, może to jest sposób na podnoszenie grupy odbiorczej Minecrafta, żeby mieć lepsze kontrakty reklamowe. Tak, zgaduję, że to akurat prawda nie jest, ale o tym więcej za chwilę. Dodatkowo wyszła drama z Multi i nową płytą 2115. Pojawiły się zarzuty o kradzież bitu. O Boże, raperzy się zawsze o coś kłócą. Bity mi ukradli, bity mi... To wasze bity to tam... Ja bym na cymbałkach zrobił lepsze. Walka Pudziana wzbudziła masę kontrowersji i pojawiły się zarzuty o ustawkę. Ferrari i Martoń zrobili kontrowersyjnego live'a z Tajlandii. No to będzie, to o tym pogadamy sobie, bo dlaczego by nie? Ale się pojawił tutaj, jak on ma, Jake Paul czy Logan? Logan chyba, nie? Paul jest pod falą krytyki za obrażanie religii swojego przyjaciela, a na koniec wybuchło gigantyczne hotelowe akwarium, w którym mieściło się 1 000 000 litrów wody. Konopski coś więcej pokazuje niż tylko dramy. To dobrze, będziemy do niego częściej zaglądać. Ja jestem ciekaw, co tam na świecie się dzieje. A z Loganem Polem to jest szersza kontrowersja, chyba także dotyczy NFT i krypto. Ale to też Państwu opowiem, zobaczymy, co tam nasz kolega prowadzący, po raz drugi używam słowa kolega, ma do zaprezentowania. Jesteśmy tak blisko 800 koła, dobijmy to do końca roku i w następnym lecimy po bańkę. A czekajcie, ja ci dobiję. Subskrybuj. Proszę bardzo. 792 tysiące subskrypcji +1. Łapkę w górę, bo inaczej kopnę cię w kostkę. A pierwszym tematem... Kurde, jak będzie kopał w kostkę... Czekaj, dam mu tą łapkę w górę, bo jeszcze faktycznie mnie kopnie w kostkę. Ja to jestem akurat łatwy do znalezienia. Mekambe. Starszy pan stał się ogromnym wiralem w internecie, potem jak wychwalał piłkarza Mbappe, tylko że bardzo śmiesznie wypowiedział jego nazwę. Najlepszym piłkarzem dla mnie jest ten Mekambe. Mbappe. On kosztował 75 milionów euro. Ale Mekambe, Mbappe, różnica, kartofle, ziemniaki, to przecież... Ale ostatnio wyszła kolejna rozmowa z panem Andrzejem i ona nie jest już taka śmieszna, bo pan Andrzej powiedział nam trochę o swojej historii i okazuje się, że przez uzależnienie od hazardu przegrał wszystko, co miał. Okazuje się, że tak powiedział, to wcale się nie okazuje, że powiedział prawdę. Halo. Konopski, w telewizorze nie wszystko, co mówią, to jest prawda. Co zresztą na swoim własnym przykładzie powinieneś doskonale wiedzieć. Wszystko. No, pójdzie do śmietnika. Pan tu też handluje po prostu tu na bazarze. Tak, no jakoś muszę się utrzymać. Przegrałem $1 000 000 w kasynie. Przez 7 lat. 3 mieszkania. No i wylądowałem tutaj, no. Może prawda, może nieprawda. Trudno powiedzieć. Teraz pogadamy o przykrym wypadku z Niemiec, a dokładniej to Berlina, bo w piątek około godziny 6 rano doszło do eksplozji największego na świecie wolno stojącego akwarium, znajdującego się w hotelu Radisson Blu. Akwarium miało 16 metrów wysokości, czyli aż 6 pięter. Mieściło ono aż 1 000 000 litrów wody oraz 1500 ryb z 97 różnych gatunków. To musiała być piękna atrakcja, tyle rybek mieć w akwarium i w hotelu. To na pewno było przez ostatnie 10 lat bardzo miłe doświadczenie dla wszystkich gości tego hotelu. Okazuje się, że ci, którzy aktualnie są gośćmi hotelu, mieli doświadczenie odrobinę mniej miłe. Przyczyną eksplozji było prawdopodobnie zmęczenie materiału, który już nie było w stanie udźwignąć ciężaru aż tak dużej ilości wody. To jest w ogóle ciekawa interpretacja, bo większość dziennikarzy mówi o zmęczeniu materiału. Ja też przeglądałem sobie tak. Gdzieś to trafiło do mnie przed Konopskim jeszcze. I ja natomiast nie do końca jestem pewny, czy to ma sens jakikolwiek, bo zmęczenie materiału, ile pamiętam z budownictwa, dotyczy materiałów, które są używane w sposób zmienny. Znaczy jakby obciążeń zmiennych. I jeżeli w tym akwarium wewnątrz była winda, bo tak się przyglądam tym zdjęciom, to może faktycznie, bo tam są ciągłe obciążenia zmienne i mogą zmęczyć materiał. Natomiast jeżeli to było na stałe zamontowane i nie było tam żadnych części ruchomych, to mamy do czynienia z obciążeniem stałym i niezmiennym i w takim wypadku awaria tego typu to mogła być jakaś usterka poczyniona niedawno albo źle zaprojektowany ten zbiornik, bo takie rzeczy się potwornie przeprojektowuje, to znaczy przygotowuje się na takie obciążenia, których ten zbiornik na pewno by nie zapewnił. Jedyny moment, w którym mamy z tym do czynienia, to wtedy, kiedy tam w środku coś się rusza i cały czas jest to poddawane tym obciążeniom i poddawane. No i wtedy może się ten materiał zmęczyć. O ile pamiętam ze szkoły, mogę nie pamiętać. Dziennikarze różne rzeczy piszą o budownictwie. Niektórzy piszą na przykład, że konstrukcja była żelbetonowa, co jest potwornym błędem. Każdy budowlaniec wam to powie. Mówi się żelbet. Sama woda pod wysokim ciśnieniem wyrzuciła na ulicę wiele przedmiotów znajdujących się w hotelu oraz była na tyle potężna, że popękały szyby w drzwiach i oknach. Na miejscu pojawiło się tam 100 strażaków i na szczęście jedynie 2 osoby zostały ranne i to jakoś niepoważnie. Zawsze jest zabawna historia, kiedy ktoś ci powie, że zostałeś ranny niepoważnie. Teraz pogadamy o dramie Multiego oraz 2115. Grupa BDS-a wydała swoją płytę, gdzie m.in. wystąpiła Verso. Verso zbijająca piątkę z raperami wydaje się bardzo nie na miejscu. W sensie ona tam tak pasuje jak ja do baletu. To mnie tak średnio interesuje. Bity bitami, tam raperzy zawsze się o coś kłócą. Więc lecimy dalej. Teraz przegadamy sobie kontrowersyjnego live'a Ferrariego oraz Natana Marconia z Tajlandii. O, to będzie pewnie to będzie złoto. Po drodze były jakieś tam bijatyki, było po drodze tam, w sensie, że Pudzian dostał łomot. Były te okładki z Minecrafta, no wiele dodać nie mogę, poza tym, że jestem świadom. No i zobaczmy tutaj to TransTV. O ile się orientuję, oni zostali ostatecznie zbanowani, co trochę czasu Twitchowi zajęło. Twitch to tak reaguje. No dobra, zobaczymy, to się odniosę na bieżąco. Odkryli nową metę i kopalnię kontentu. W Tajlandii macie gigantyczną teksturystykę i jako już tam jest dość spora bieda, to te kobiety na noc nie są dla Europejczyków drogie. Ale plot twistem jest to, że jest tam też sporo tak zwanych ladyboyów. Proszę Państwa, to nie jest plot twist. To jest sytuacja wiadomo. O ile się orientuję, w Tajlandii legalnie ta trzecia płeć jest zatwierdzona. Nie wiem, czy można coś takiego zatwierdzać legalnie. Ale to normalnie funkcjonuje jako coś, co jest znane wszystkim i nie jest niczym nadzwyczajnym. Zapotrzebowanie turystyczne na penisa i piersi w jednym opakowaniu ze strony Europejczyków i Amerykanów jest spore, więc tam jest dużo odwiedzających, dla nikogo to nie jest twistem. To wszyscy doskonale wiedzą. Ale może dla chłopaków z Polski mógł być to plot twist, najwyraźniej nie był i to mogło wzbudzić wśród polskich widzów oburzenie. Po prostu transpłciowych mężczyzn, którzy dokonali korekty płci na kobietę. W Tajlandii jest to norma, nie jest to jakieś szokujące, ale w Polsce już jest. I stąd jest ta cała beka i otoczka na streamach Ferrariego, bo biorą... Jest to takie szokujące, że 45 000 młodych chłopaczków oglądało to z wywalonymi jęzorami. Ja nic nie chcę powiedzieć, ale no nie jest tak, że ktoś zobaczył i powiedział: o nie, nie mogę, oczy mi zaraz wypadną. Nie, siedzieli i oglądali. I rozkminiają, czy to jest facet, czy kobieta. W pewnych momentach ogląda się to bardzo dziwnie i niezręcznie, ale wciąż cała abstrakcja tych live'ów przyciąga chmarę ludzi. 230 ludzi o pierwszej w nocy na Twitchu ogląda, jak w Tajlandii, transmasuje stopy Natanowi, Ferrari się temu przygląda, a wszystko kameruje były bramkarz Bayeru Leverkusen, dodatkowo w teleci barka. Content z takich live'ów tego typu zawsze był oglądany. To jest taki trochę Big Brother i ludzi to kręci. A jak robią coś kontrowersyjnego albo coś takiego, co wychodzi poza normy, no to przecież na miłość boską zawsze było dużo widzów przy tym. Więc nie jest to chyba niespodzianka dla nikogo. Ja pamiętam ten dzień, że ludzie do mnie przychodzi: ej, zobacz tamtego live'a, tam tyle ludzi siedzi. Zniszczyli Twitcha. Dajcie spokój, no. Zawsze się przytrafi jakiś taki temat, który strasznie poruszy wszystkich dookoła i skupi uwagę. Gdyby to nie miało takiej dużej oglądalności, to Twitch by pewnie nie reagował. W zasadzie chyba są jeszcze jakieś takie materiały, które omawiają dokładnie, czemu ten kanał został zbanowany. Pomijając tą seksualizację kontentu, co nie jest na Twitchu niczym nadzwyczajnym, ok? Opowiadając tę historię, ostatnio była taka rzecz, że dziewczyna została zbanowana na 14 dni za to, że ujawniła dane osobowe jednego ze swoich widzów, ponieważ ten wysłał jej dotację z bardzo nieprzyjemnym wpisem w tej dotacji. Zwłaszcza, że to się dzieje w Ameryce, to tam ochrona danych osobowych chyba jeszcze na wyższym poziomie jest postawiona niż w Polsce, więc tego bana dostała na 14 dni, ale on został po 5 godzinach cofnięty, bez w ogóle żadnego uzasadnienia. Więc Twitch to, podejście Twitcha do regulaminów jest dosyć swobodne. I chyba z reguły jest tak, że dopuszczają wszystko, jeżeli im się to opłaca, chyba że za dużo to robi szumu wokół i mogą o tym się dowiedzieć reklamodawcy albo ktoś na Twitterze może coś krzywego napisać, to wtedy Twitch reaguje. W normalnych warunkach mają totalnie wywalone i regulamin jest kompletnie niespójny. Regulamin jest spójny. Twitch jest niespójny, powinniśmy się do tego przyzwyczaić. Wczoraj ich live'a o 23:00 oglądało ponad 45 tysięcy widzów, co jak na polskiego Twitcha jest chorym wynikiem, a Meduzę, który robi IRL już od kilku dobrych tygodni, jedynie 2000. Na swoim pierwszym live'ie jedna z kobiet nawet pokazała przez chwilę piersi. Jądra? Dlaczego? Później jądra? Widziałem? Nic nie widziałem. Ja tam nic nie widziałem. Chyba było, może nie było. Mnie tylko zastanawiam, jak oni w tamtym momencie ominęli bana od Twitcha. Znaczy, pewnie według regulaminu Twitcha można by się spierać, czy to jest męska klatka piersiowa, czy żeńska. Powiedziałbym, że jest to męska klatka piersiowa, nie, że to jest żeńska klatka piersiowa, natomiast może być przyczepiona w różnych miejscach, albo do różnych osób, albo do różnych płci, więc żeńska klatka piersiowa jako taka jest zakazana. Nie. Bo już teraz te kobiety dotykają ich w różne miejsca, pokazują swoje intymne strefy. Twitch jest jeszcze większą platformą od YouTube'a, więc... Twitch jest mięksiejszą jest platformą Twitch od YouTube'a. Okej. Na pewno dużym wyzwaniem dla chłopaków jest zawieszona poprzeczka, bo już na pierwszych streamach pokazali nagość. Były jakieś kontakty fizyczne z tymi kobietami, więc co teraz muszą robić, aby utrzymać zainteresowanie widzów? Bo zaraz zacznie się spam, że jest nuda, tak jak jest teraz u Meduzy. To, że na ostatnim streamie kobieta powiedziała, że ma 17 lat i jutro idzie się uczyć. 17 years old. Tomorrow I'm go study. Ciekawe, czy to powiedziała dlatego, że wiedziała, że idzie live i chciała im narobić bigosu. A propos, robiłem bigos ostatnio, pyszny wyszedł. Czy być może faktycznie ma 17 lat i w ogóle się z tym nie kryje? Nie sądzę, żeby w Tajlandii to był problem. Jakby wiadomo, że ta seksturystyka dotyczy nie tylko ladyboysów, ale także osób nieletnich. I nie jest to rzecz właściwa, ale nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Podejrzewam, że faktycznie miała 17 lat i chłopakom zadrżała szczęka w związku z tym. Potem powiedzieli, że ona, sprawdzili jej dowód, miała 21 lat. No to mniej więcej taka historia jak tego, co $1 milion wydał na hazard. Wydałem $1 milion, a ja wydałem 3. Więc jest nieletnia, a pracuje jako prostytutka. Natomiast ponoć później sprawdzili jej dowód i miała tam 21 lat. Ponoć sprawdzili jej dowód. Teraz przegadamy temat Logana Paula i nie wiem, co się stało, ale ostatnio zalicza potężne odklejki. O, najpopularniejsze słowo roku, odklejka. Faktycznie, Logan Paul ostatnio nie ma najlepszego PR-u. Ciekaw jestem, czy on podlega jakiejś silnej presji psychicznej. Pewnie jak każdy twórca, który jest bardzo rozpoznawalny. Wydawało mi się, że on wyszedł na prostą gdzieś tam po drodze, zaczął robić podcasty. Te podcasty były dosyć popularne. Czasami się przytrafiały tam kontrowersyjne tematy, coś tam sobie obejrzałem. Trochę nie w moim stylu, bo dużo było tam śmieszków z rzeczy, które śmieszne nie są. W sensie takim, że można je omówić w sposób bardziej rzetelny niż robić z tego bekę, ale tak czy inaczej ciekawe tematy i ciekawe osoby. Ostatnio miał jakąś wpadkę związaną z NFT i z krypto. Okazało się, że oskamował swoich widzów. Pojawiły się nawet opinie, że wrócił Logan Paul z 2017 roku, kiedy nagrywał Martwe Ciało w lesie. Pierwsze to oszukał swoich fanów na projekcie NFT, który był połączony z grom na kilka milionów $. Hypował ten projekt, mówił, że zainwestował w niego kupę kasy, a finalnie projekt nigdy nie wystartował, a pieniądze zostały przez ludzi wpłacone. Film o tym zaczął już wrzucać CoffeeZilla, jak na razie wrzucił pierwszy odcinek z 3, więc sprawa jest naprawdę gruba. Ale większość hejtu pojawiła się za jego ostatni podcast. On swoje podcasty Impulse wprowadzi tam ze swoim przyjacielem Mike'iem oraz drugim przyjacielem George'em. I właśnie na tego biednego George'a uwziął się Logan, a dokładnie na jego religię. George jest chrześcijaninem i Logan uważa, że jako iż chrześcijanizm nie toleruje homoseksualistów, to jest głupią religią. You always yell at me about gay people. I never once talk about gay people. Because you're subscribed to the doctrine. You're sitting in the same boat with some really hateful people. Why we have to perpetuate a belief that is fucking silly. Nie każdy chrześcijanin jest antyhomoseksualistą, więc... Antyhomoseksualistą? Jak to jest? Homofobem, to się chyba... Ja nie wiem, że antyhomoseksualista. Konopski wymyśla wyrazy, czasami zabawne. To jest ciekawa historia oczywiście. Za każdym razem, kiedy mamy do czynienia ze szkalowaniem jakiejś religii, no niech będzie ten wyraz szkalować, to pojawiają się głosy: hej, a to dlaczego, jak jesteś taki odważny, to dlaczego nie obrażasz muzułmanów? Dlaczego nie obrażasz nie wiem, innych religii. No bo za obrażenie innych religii można stracić głowę. I powiecie, ej, to tchórzostwo, skoro tak. W zasadzie o chrześcijanach to dosyć dobrze świadczy. To znaczy, jeżeli jesteś w stanie znieść żarty ze swojej religii i nie podważa to twojej wiary, to dobrze. To znaczy, że to jest religia, która znalazła się na wyższym poziomie. Tego typu rzeczy się zdarzają. Nie każdy będzie akceptował nasze wybory życiowe. Różne idee są. I to nie znaczy, że moja idea musi być zawsze zaakceptowana przez wszystkich i ja będę oburzony, jak ktoś tylko będzie chwalił. Niech sobie żartują, niech sobie wyśmiewają. Religia to jest sprawa prywatna, jeżeli jest wystarczająco mocna, to nikomu nie powinno przeszkadzać. Ja rozumiem, że jest coś takiego jak obrażanie uczuć religijnych, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że poglądy są różne. Chrześcijanizm jest kulturowo znacznie bardziej rozwinięty, ponieważ radykalizmy tam występują rzadziej. To jest radykalizm i rozwój kultury nie idą w parze. Więc jeżeli w religii chrześcijańskiej nie ma radykałów, no to dobrze o tej religii świadczy. Nie? Jeżeli nie można się śmiać z innych religii, a z tej można, to ta jest lepsza. W sensie ja jestem niewierzący. Wszystko było jasne. Tu nie chodzi o to, że ja stoję po jakiejś stronie w tym konflikcie, ale to mi się wydaje, ten argument, czemu się nie śmiejesz z innych religii, tylko z tej jednej, no świadczy dobrze o tej jednej. Kiedy mówimy na przykład o podziałach kulturowych w Ameryce, bardzo silnych, które dotyczą w zasadzie płciowości i interpretacji swojej seksualności, to należałoby powiedzieć, że to też stała się pewna forma religii. I jeżeli powiesz coś, co jest niezgodne z panującym obecnie nurtem, to też możesz stracić głowę, w sensie w tym przypadku akurat mogą cię usunąć z internetu. Więc można z czystym sumieniem powiedzieć, że tak w odniesieniu do innych religii, jak pewnych idei społecznych, chrześcijaństwo wypada nie najgorzej. Oczywiście to jest złożona i popaprana historia, są różne miejsca na ziemi, nie wszędzie chrześcijanie są tolerancyjni tak bardzo, jak tutaj w świecie zachodnim. Trochę walczę z tym argumentem, czemu o tym można żartować, a o tamtym nie można. To jest zawsze dobra myśl. Jeżeli o czymś można żartować, to po pierwsze oznacza to, że zostało to społecznie zaakceptowane, jest tolerowane i staje się elementem otwartej dyskusji, która zakłada także poczucie humoru w tym zakresie. Z drugiej strony Logan Paul zawsze był walnięty i potwierdzał to wielokrotnie. Być może znowu jest walnięty, a być może znowu udało mu się to potwierdzić. Tak czy inaczej ciekawa sprawa. Dużo Logan stracił w oczach ludzi swoimi ruchami, chyba już zapomniał, jak został skancelowany. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. No i tak to, proszę państwa, wygląda ten nasz cudowny internetowy świat. No to siu, wesoły śpiew.